Cześć, cześć, moi drodzy wikingowie, witam was w kolejnym odcinku z Valheima. Oczywiście, moi drodzy, nie odszedłem do Valhalla, spoko. Wiecie co, odzyskałem tego swojego trupa. Oczywiście z Ashlandu, tak? Tam, gdzie mi naklepały szkieletory, łuczniki. Wziąłem je znienacka, otoczyłem je, zresztą sami widzieliście. Ale tak jak mówię, zwłoki udało się odzyskać. Nie odpłynęły, kurczę, wiecie, łodziom do krain zwycięzców i bohaterów. Udało mi się to odzyskać. I mówiłem oczywiście, że stworzę zbroicę, cały zestaw właśnie wybrańca chaosu. Proszę się przyjrzeć, tak oto to wygląda. Tak mi się też ślepia na niebiesko świecą. To zresztą bardzo mi się podoba. W prawym górnym widać właśnie znak chaosu. Czekajcie, najjaśniejszym. O, teraz widać przy mapce. To jest znak właśnie wybrańca chaosu z Warhammera. Polecam zapoznać się z tym uniwersum, bo jest naprawdę bardzo, bardzo fajne. I ciekawe, krwawe i mroczne przede wszystkim. Ale nie o tym tu mówimy, jesteśmy w Valheimach. Taką zbroję uklepałem. Zresztą to jest podstawowa zbroja. Żeby stworzyć takie cudo, moi drodzy, trzeba mieć srebro, tak jest, ona zaczyna się od srebra. Później możemy ją, po jej wykonaniu w warsztacie płatnerskim pojawia się opcja jej ulepszenia przez czarny metal. I zresztą to też zrobimy, bo ja bym chciał ją w ogóle ulepszyć jeszcze ogniometalem. Wiecie co, bo ja odzyskałem te swoje zwłoki, tam dokonała się straszna rzeź i może nie krwawa. Ale wytępiłem po prostu wszystko, co było w okolicy. Naklepałem surtrom, naklepałem wszystkiemu, co tam się ruszało, smoki, wszystko. Trup denat, nieboszczyk i tak dalej, i tak dalej. I co? Aha, no i ogniometal, tak jest. Ogniometalu nazbierałem w opór. Rdzeni zresztą tak samo, bo będą mi potrzebne raz, że do ulepszania mojego oręża, prawda? Jak tak samo będę potrzebował tego, żeby ulepszyć zbroję chaosu. Czemu mówię o tej zbroi chaosu? Ponieważ ona ma bardzo fajne opcje. To znaczy, dostajemy Boon albo Bane. Nie, Boon or Bane. Boon, no, to jest bonus, właściwie można powiedzieć. Bane to jest, kiedy mroczne potęgi na was spojrzą mniej przychylnie. Więc może być coś fajnego, może być coś słabego, ale ogólnie bardzo fajna opcja. Za każdym razem, kiedy. Czekajcie, to jest chyba jak zabijecie przeciwnika. Nie, czekajcie, to jest 2 minuty. Aha, tak, 2 minuty po każdym zabiciu. Parując ataki, zwiększamy czas trwania tych bonusów o 10 sekund. Dostając Getting Hit, Increase Bane. Bane time to live, tak, for 5 sekund. Aha, czyli jak dostajemy strzała w dziób, no to o 5 sekund przedłużamy tego Bane'a, tak? Bo czekajcie, co jest. Zyskując 4 buny, czy 4 bonusy, albo 4 te, nie wiem, przekleństwa. Bless, curse, you with clear on the other type and increase. Aha, mogę być albo. O kurczę. Widzicie, tego nawet nie doczytałem, że mogę być tak totalnie przeklęty, albo totalnie zblesowany. Błogosławieństwo, tak? Brakowało mi tego słowa. No, tam są bardzo. Te buny i bane są bardzo fajne. To jest. Wprowadza jakby taki. Ciekawszą opcję rozgrywki, może coś w ten sposób. Tak jest. I wiecie co? Jeszcze wam dzisiaj pokażę. Daleką północ. Bo w ogóle tak, jeszcze jedna sprawa. Nawet dwie sprawy powiedziałbym, a nawet trzy sprawy. Po pierwsze, przepraszam, bo dzisiaj będę nieco pociągający, bo mnie chyba coś bierze. Chyba będę umierał, a może nie, nie wiem. To była pierwsza sprawa. Druga sprawa, wiecie, że miałem problemy z pinami, że mi się nie pojawiały żadne znaczniki, żadnych znaczników nie mogłem tworzyć i tak dalej. Doszedłem w końcu po przewertowaniu wszystkich modyfikacji. Doszedłem do tego, która robi mi taki fuck up, i to jest Slave Greylings. Tak jest, ja ją wywaliłem. Zastanawiałem się wtedy, czy moje szarzeły zwariują, nie? Czy one mnie tu będą atakować, ale wychodzi na to, że te, które już miałem
które oswoiłem, tak, które zniewoliłem, no to one już są zniewolone, ale nowych nie mogę, no bo ponieważ usunąłem tą modyfikację. Więc jak mówię, jeśli ktokolwiek z Was miałby jakieś problemy właśnie z pojawieniem się tych pinów, to prawdopodobnie przez modyfikację Slave Grey Links i pojawiło się to dopiero wtedy, kiedy wrzuciłem Osteronomicona. Więc jakby te dwie modyfikacje mają ze sobą problem, to już tak mówię dla informacji, jakby pewne problemy się, prawdaż, pojawiły. Dobrze, i co ze spraw kolejnych? Aha, już wiem. Ja wam mówiłem, że wam pokażę tą daleką północ i te mobki, które tam są. Oczywiście, jak najbardziej, że tak. No i popłynąłem w tamtym kierunku, wiecie? Portal już tam mam, więc pływać nie będzie trzeba. Nawet mi się tam parę krakenków trafiło, z których połupałem chitynkę. Ale co ważniejsze, znalazłem miejscówkę Jagluta. Wiecie, znalazłem tam miejscówkę Jagluta i właściwie tak, to są równiny i górny kawałek równin, nad równinami jest już kawałek głębokiej północy. Więc dwa w jednym, bo i tak muszę zdobyć te totemy fullingów, bo chyba trzech mi jeszcze brakuje, żeby w ogóle odpalić Jagluta, a pokażę wam tą głęboką północ. No i przetestujemy oczywiście tą zbroję. Pokażę wam te buny, bejny i w ogóle o co tam się rozchodzi. Czekajcie, ja chciałem ulepszyć. Nie, ja nie chcę ulepszyć, ja chcę skraftować, tak. My chcemy. O właśnie, ja to chcę skraftować, tak, bo ja potrzebuję tego, co już mam na sobie założone. I jakby przekuwam teraz to w czarnometalową opcję. No to dobrze, bo ja potrzebuję tak, ja potrzebuję tylko linianych nici i czarnego metalu do tego celu, więc jedziemy z tematem. Rozumiem, że ja za chwilę będę goły. Domyślam się. Dobrze, że mam chociaż pelerynkę. Dlaczego to się ciągle nam nie wyświetla? Dziwne bardzo. Dziwne, powiem wam dziwne. Czekajcie, zdejmę to. A nie, no dobra, działa. Pomyślałem, że kurczę, że coś się z teksturami podziało, ale nie, jest ok. No, pas jest oczywiście super. Dobra, mamy to, tak? Mamy to ulepszone, ale ja bym to chciał ulepszyć do wersji, o właśnie, do tej wersji. Burning Chosen Breastplate. Ja bym to właśnie chciał i my potrzebujemy, kurczę, futra salamandry. Tak, ja wiem, od kiedy to salamandry w ogóle mają jakiekolwiek futro. Czekajcie, jeszcze muszę zobaczyć, co tam jeszcze miałem. Dobra, na każdy element potrzebuje 10 ogniometalu, no to się da zrobić. I na każdy potrzebuje 5 futer salamandry. Ja chyba kilka nawet miałem, tylko dałem to do. Tak jest, do skóry. Ja mam 4 sztuki. No ale tak jak mówię, hitynki mi się nazbierało. A żeby zrobić te futra salamandry, ja potrzebuję właśnie chityny i czegoś jeszcze. I właśnie nie wiem chyba, czy nie rdzeni. Zaraz zobaczę, bo mi to umknęło. To sobie tutaj wrzucę. To sobie zabiorę. Aha, już jestem przeciążony. No to wrzuć stary plecak chociaż. O. No świetnie. Idzie biedak na wyprawę. Czekajcie, nici lnianych już nie potrzebuję. Aleś trafił, stary. Czekajcie, gdzie to było? Czy to było tutaj? Salamandra fur. To chyba nie było tutaj. Czy było tutaj? Nie, nie było tutaj. Albo tu? Tak, dokładnie. A jednak będę potrzebował te liniane nici i jednego rdzenia na sztukę. Czyli ja potrzebuję zrobić jeszcze sztuk. Kurczę, szybka matematyka, uwaga, ciężko mi idzie naprawdę. Chyba mnie naprawdę coś bierze. 11, tak. 11, tak. Dobrze, dobrze to policzyłem. Mózg matematyczny, te sprawy, chociaż też nie do końca dzisiaj. A jeszcze jestem przeciążony. Ile ja tego potrzebuję? 55 sztuk bym potrzebował, tak?
Próbujmy. A i tak jestem przeciążony, co? A co ja, co ja? Aha, bo ja tyle chityny noszę przy sobie. Dobra, ja tej chityny tyle nie potrzebuję, to sobie część tego chociaż stąd wywalimy. I rdzenie, i oczywiście, i potrzebuję w takim wypadku 11 rdzeni. Proszę mi dać tutaj 11 rdzeni sztuk, dobra. Proszę mnie to tutaj, tak. Salamandra fur. Okej, dobrze, żebyśmy się pozbierali. I dobra, stworzymy sobie. No to już chyba właściwie najlepszą wersję. Najlepszą wersję zbroi, tak, bo to będzie zbroja ulepszona ogniometalem. Zresztą każdą, ja to już mówiłem, ja to powtórzę jeszcze raz. Modyfikacja Terheim pozwala wam ulepszyć do tego poziomu każdy pancerz. Jaki byście chcieli? Od tych szmacianych tunik po każdą inną, brązową, wilczą i tak dalej, i tak dalej. Wszystko jesteście w stanie ulepszyć właśnie do tego poziomu. Kolejno, używając surowców tak, jak je zdobywacie, powiedzmy, tak? Każdymi metalami. Dobra, teraz ją mogę ulepszać. Pewnie, no to jedziemy z tematem. Dobra, to mamy. Tylko teraz pytanie, co ja będę potrzebował, żeby to w ogóle ulepszyć? Ja bardzo chętnie bym to ulepszył. Co ja potrzebuję? Aha, ja będę potrzebował jeszcze jedną sztukę na każdy. Dobra, to i tak tego muszę wytworzyć więcej. To powiedzmy, że przyjmę, że na kolejny poziom będzie dwie sztuki. To jest 6 plus 3, 9. Czyli na pewno potrzebuję 9 rdzeni. Wezmę sobie 11, bo dlaczego by nie? Czego mi brakuje? Brakuje mi tylko i wyłącznie nici lnianych. Dobrze, że ich tyle ich naprzędzałem. Chociaż będę musiał się wybrać na równinę, jak mnie znajdą jakieś inne kombinacje, czy coś w tym stylu, żeby stworzyć tego więcej. No nieco mi pójdzie tych rdzeni na to, tak czy siak. No ja mówiłem, że tych rdzeni będę dużo potrzebował, tak? No wyprawa na Ashland się opłaciła. O właśnie, odnośnie pomysłu zdobywania rdzeni w inny sposób, jeśli nie używacie modyfikacji Monsteronomicon, tak? I na szladzie jakby nie dzieje się nic, albo nie chce wam się po prostu ganiać za tymi rozsianymi gdzieś tam surtrami, tak? To oczywiście można to też zrobić na bagnach, tak? Ja już pokazywałem też tą metodę. Ktoś z was mi tam napisał w komentarzu o tej metodzie. Przypominam, możecie rzucić okiem też na moje poprzednie serie, bo w nich też wiele tłumaczę, tak? Na przykład jak szarżłowy grill, a właściwie szarżłowe grillowisko, tylko niestety już to nie działa, ponieważ zmienili mechanikę ogniska. Ale była opcja taka, że tam gdzie wam się spełniły czarły, tak, przy tym sercu lasu, czy jak się to tam nazywało, można było to ogrodzić i nawalić tam pełno ognisk. I każdy szarzeł, który się pojawiał, po prostu płonął w tym ogniu. No ale niestety tak zmieniono mechanikę ogniska, że ognisko, zadając obrażenia, samo otrzymuje te obrażenia, więc po chwili te ogniska się po prostu niszczyły, tak? Więc tego się nie da. A co do tego właśnie, żeby na bagnach, w miejscu, gdzie siedzą surtry, gdzie się pojawiają, żeby teren obniżyć. Także jeśli one się tam zespawnują, to od razu będą wpadały do kurcze, do wody, a woda je zabija, więc tam tylko przychodzicie co jakiś czas, co kilka dni i zbieracie węgielek, zbieracie rdzenie i tak dalej. To jak najbardziej nadal jest do zrobienia. Tak, nie powiem, żebym ja tą metodę opatentował, ale szczerze powiedziawszy, nie przypominam sobie, żeby ktokolwiek wcześniej na YouTubach mówił w ogóle o czymś takim. A ja to zresztą pokazałem, tak jak mówię, w filmie z poprzednich serii. Nie pamiętam, w której to akurat było serii. Ale wiem, jestem tego pewien, że to na pewno pokazywałem i mówiłem o tym. No, to tak w kwestii zdobywania właśnie tych rdzeni. Albo jeśli ktoś lubi wyprawy do krypt, no to jak najbardziej można to farmić na kryptach, tak? Dobrze, jak my tu wyglądamy? Ognio metalu nawet bym jeszcze miał dość, żeby to ulepszyć na kolejny poziom, tylko brakuje mi 9 sztuk, właściwie to 7 sztuk futerka z tych onych salamandrów. Czyli co, 7... Żebym się nie zagalopował. 7 rdzeni.
7 razy 5, dobra, to mi brakuje jeszcze 15 sztuk nici. Proszę bardzo, 15 sztuk nici i powinno być gitara. O, już noc nawet przyszła, proszę bardzo. Ale my jesteśmy w domu, także tu jest bez krępacji. I nawet dobrze, bo przed wyprawą tam na równiny i daleką północ zrobimy sobie drzemkę i pójdziemy tam w dzień. Bo łatwiej, lepiej, mniej mobków. Chociaż kurczę, pojawiłyby się w nocy. W nocy by się pojawiły te dusze. Czekajcie, czy ja mam. Nie, kurczę, ja nie zrobiłem mroziarza. A szkoda. Bo on też ma duchowe obrażenia. To byłaby spoko opcja. Dobra, to mamy. Muszę wziąć 45 sztuk ogniometalu. I teraz powinniśmy mieć zestaw wybrańca chaosu już maksymalnie ulepszony. Tak jest, bo 4 razy. Ale ja wiem, wiecie co, nad tymi czterema poziomami ulepszeń też się zastanawiałem. Mogliby dorzucić coś więcej. Ja wiem, że może nie, akurat nie tak, żeby to było ulepszanie w nieskończoność, bo to jest oczywiście bez sensu, tak? Ale cztery poziomy, nie wiem, myślę, że mogłoby być nieco więcej. Albo może inaczej. Ulepszać jeszcze poszczególne cechy takiego pancerza, na przykład, tak? Że używając, nie wiem, jakiegoś specjalnego materiału czy coś w tym stylu, żeby zwiększyć na przykład jego wytrzymałość, tak? Czy na przykład na miecz. Już nawet nie musiałyby być zwiększone obrażenia, tylko fajnie by było, jakby były zwiększona wytrzymałość, no bo to psucie się jest no trochę słabe i trochę irytuje. Dobra, teraz jest ze mnie wybranie z chaosu, jak się patrzy. O, i teraz nawet mam. O, proszę, teraz mam czerwone oczy. Jak się odwrócę? Kurde, panie. Nie wiedział, że to tak działa, że mi się kolor oczu teraz zmienił z niebieskich na czerwone. Czekaj, co to w ogóle dodaje? Oho, dobra, czekajcie, a tu jest co? Tu zwiększa parry bonus o 17%. Attack speed, aha, dwuręczną bronią. Dobra, spoko. Ja akurat nie walczę z dwuręczną bronią, ponieważ ja używam mojego fantastycznego płonącego miecza, chociaż mógłbym sobie też wykuć oczywiście miecz dwuręczny. Tylko, że ja nie jakoś tak nieszczególnie przepadam w ogóle za walką brońmi dwuręcznymi. Ja wiem, to jest fajne, można więcej mobków skosić i tak dalej. Zwłaszcza w wioskach fullingów nie byłoby to głupie. Coś takiego. Czy mi starczy? Pewnie, że mi starczy. Jeszcze raz to będę mógł ulepszyć. Rdzenie. Jedna sztabka czarnego metalu. Jak dobrze widziałem. I chyba jedna skóra. Właściwie nawet jedna, a to był właściwie skrawek skóry jeden. Jeszcze sobie ulepszymy ten bohaterski miecz. W ogóle dzięki za informację o nazwie tego miecza, bo ja tego kompletnie nie wiedziałem. Drnwyn, że to jest z mitologii, tak? Super, naprawdę dzięki za to info. Możecie sobie o tym przeczytać w komentarzu pod filmem, w którym to jest kilka odcinków wcześniej, tak? W którym się poce w ogóle nad tą nazwą i co to w ogóle jest. Dobra, już nie mam sprzętu. Właściwie brakuje mi ogniometalu, żeby to ulepszyć. Ale drugi poziom to już jest, myślę, że już jest pozytywnie. Dobra, śmieci mogę zrzucić, które mam przy sobie. Czyli tak, kitenkę zostawiamy tutaj. Obcourse, jak to mówią w Anglii. Plecaczka na razie nie potrzebuję. Potionki mam, żarcia mam w opór. O, proszę, i nawet jeszcze mam trofeum Surtlinga. Odłożymy je gdzie trzeba. Zresztą i tak idę w tym kierunku, bo idziemy się zrzemnąć. Właśnie. Widzicie, ja tu fermentatory postawiłem. Nagotowałem sobie oczywiście miodku wina, przepraszam, wina z jęczmienia zapewniającego ognioodporność. Tak, ja mam ten kamulec i mało tego, ja jeszcze mam w tym moim loksowo-salamandrowym płaszczyku, tak, odporność na ogień. Dlatego jestem ciekawy, ile obrażeń w ogóle mi będzie zadawał Jaglut, tak? Bo on faktycznie tymi swoimi ogniami tam naparza i tak dalej. Dobra, ja tu mam dwie sztuki, czyli tak jak myślałem. Co ja robię? Źle robię. Stary, tutaj są trofea. Trofeum sobie tu wrzucimy. No i robimy sobie drzemkę i spadamy faktycznie na te równiny. Równiny i głęboka północ.
głęboka północ i będzie jeszcze głęboka północ nocą, myślę. Myślę, że tak. Bo jestem ciekawy tych mobków, które się tam będą pojawiały i zrobimy specjalnie na tą okazję, wydaje mi się, mroziarza. Mroziarza by można było wtedy machnąć. Czekajcie, to ja bym... Czekaj, 15 minut mi zostało ryby. Zjemy sobie kaszankę, bo kaszanka mi da więcej... kaszanka mi da więcej życia. Gdzieś to tu... O, tu miałem jak luta. Poczekamy chwilę, żeby się portal zmienił. I spadamy tam. Tam w ogóle są w okolicy, jak się rozejrzałem, zrobiłem rekonesans. Tam są chyba ze 3 albo nawet 4 wioski fullingów. To świetnie się składa. O, proszę bardzo. Widzicie, tam mamy miejscóweczkę Jagluta. Za nią jest jedna wioska. Tutaj w dole jest kolejna wioska. Gdzieś w tamtym miejscu. Jeszcze loksiaki tu. O, o ty wilku, ty. Właśnie, bo był motyw. O, proszę bardzo, wpadły mi buny, bejny. Zresztą zaraz zobaczę, co mi wpadło. Bloated i... Jak się ma... Maddening Vision? Chyba, nie wiem, czy jakieś szaleńcze wizje, coś w tym stylu. Nie tego szukałem. Chosen, no to wiem. Minus 30% zasięgu broni. Minus 10% do obrażeń. O, czyli tu mamy Baina. Bloated. O, ale tu na przykład mamy Buna i dostajemy regenerację życia razy półtorej. W ten sposób to, proszę ja was, działa. Takie cusie, widzicie? Jak ubiję kolejne mobki, to... o, tam jest wioska, tak jak mówiłem. To mi się wydawało... Nie, tam chyba też jest. Tak, jedna, druga... tam była trzecia. Dobra, zaczniemy może od tej wioski. A skąd się w ogóle tu wzięły wilki? Nie, one się nie wzięły stąd, bo to nie są góry, to jest głęboka północ. O, tu nawet mamy Fenrira. Fenriga, co ja gadam, Fenrira. Fenriga tu mamy. Loksy tam widzę są. Tam są nawet nie, to nie były loksy, to są szkielety. Ale przedtem z daleka właśnie widziałem... Chodź gościu, hono, hono. Chodź stary. No spróbuj mnie szarpnąć. O kurde, no twardy zawodnik. Jakie ty w ogóle obrażenia zadajesz? A nie, ty mnie chyba siekłeś nawet. A co ci się teraz... Dobra, teraz nie ogarnąłem, co się stało. Bo ja na pewno nie mam... Nie, ja nie mam przecież kolców. Czemu on tak zginął dziwnie? Szybko bardzo, nawet bym powiedział. Nie wiem. Dobra, mieliśmy tutaj pana... pana Fenriga. O, tu proszę bardzo, jest loksior. Są loksiaki, proszę bardzo. Białe. Śnieżne loksiaki. Tutaj na głębokiej północy, jeśli nie będziecie mieli ochrony przed zimnem, to poza tym, że zamarzacie, to jeszcze jest coś takiego jak... ukąszenia mrozu, tak? Frostbite. I raz, że wolniej chodzicie, z tego co pamiętam, no i oczywiście obrażenia też jakieś tam otrzymujecie z tego tytułu. Więc tak jak mówię, ochronę przed mrozowym musicie mieć. Tak jak standardowo w górach, ale tu jeszcze jest dodatkowo ten frostbite. W mglistym lesie było to... W mglistej krainie... Ojej! God damn it! O! To jest hiper zawodnik, to jest Silver Golem, proszę bardzo. Na taką bestię się możecie natknąć właśnie tutaj. To jest mega zawodnik. I ktoś z nim walczy, tylko się zastanawiam... A nie, to są Frozen Corpsy, czyli szkielety, no mroźne szkielety, tak jak na Szlandzie, tylko że mroźne. Ja im właściwie nie będę przeszkadzał, bo im świetnie idzie, jak tak patrzę na to. Nawet bardzo super. Bo nie pamiętam, jakie depsy sprzedawał ten golem. O, na przykład sprzedaje takie, jakbyście chcieli wiedzieć. Robi sobie taką lawinę. Jak myślicie, że przycwaniaczycie, bo staniecie dalej, to nie, to tak nie działa. Ale co się stało, panie golemu? Już się panu znudziło? Jakie ty masz ciulnięcie? Ło, matko. Że starcze 24. No, więc tak to wygląda. O, kamulce też idą, też świetnie. Czasem jest tak, że pojawiają się tutaj NPC-owie.
Dwergerowie bodajże. Chyba tak im było. Oni się chyba tak nazywają. Oni w ogóle są mega fighterami. I oni walczą z... O, tam idą. Kto tam idą? Frozen Corpsy tam idą. Znowu będą fajtowały z Golemem. To bardzo fajnie. Może uda im się go wykończyć. Nie pogardziłbym. Nie wiem, czy ten Golem mi zaatakuje? Tak. Czekajcie, coś na mnie warczy? Nie, to oni zawarczyli. O. Oni tutaj sobie z nim będą toczyli walkę. Wracając, pojawiają się NPC-owie. To są dwergerowie. To ich zazwyczaj jest dwóch, trzech gości. Też są nieźle uzbrojeni. I do tego jeszcze posiadają możliwość rzucania zaklęć. Walą jakimiś tam piorunami i tak dalej. Mają coś takiego. Co my tu mamy? Tu mamy kamulce. O, a tu nam się już zaczynają równiny na nowo. O, loksiory. Bęk, stary. Ojej. O, i tak robią na przykład loksy zimowe, tak? Białe. Icebreaker loks. Aha, to ja go podpaliłem i jemu się takie coś dzieje. No dobra, przebicie przez tarczę masz. Stary, delikatne, bo delikatne. I widzę, że ty jesteś twardy. Jesteś twardy gość. O, jeszcze... A nie, to zionięcie nie jest takie tragiczne. Myślałem, że po prostu będzie gorzej, chociaż gryzienie, stary, masz srogie. A twój kolega co? A twój kolega to mi chyba odpuścił. Co? Właśnie, pytanie, co ci zadaje, stary, takie obrażenia? Bo ja chyba czegoś, kurczę, nie doczytałem w takim wypadku. Kura, loksa, mięso, loksa, okej. Okay. Ja czegoś chyba nie doczytałem, bo ja na pewno nie mam... Odpoczynek, chosen, ok. Ale nie wiem, co im zadaje takie obrażenia. Czy one lecą z tarczy? Właśnie, czekajcie, ja muszę popatrzeć na tarczę. Nie, no nic takiego tutaj nie ma, bo patrzę sobie, premia za parowanie, no ok. Prędkość ruchu, nie, no nie ma. Kurde, nie wiem. Nie wiem, szczerze powiedziawszy, nie wiem. Co im zadaje takie obrażenia? Bo sieka ich z miecza i nic się nie dzieje. Chyba, że miecz ma jeszcze coś, ale... Czy on ma tu jakieś ekstrasy? No niby czy... drugi atak emituje zabójczą... beam to jest wiązka. Beam of fire that deals... damage on impact. Okej, okay, może to o to chodzi, kurde, nie wiem. Chodź stary, muszę to przetestować na tobie. Ja cię sieknę. Raz, dwa. Aha, i to odpaliło się, że... O, komar. Widzieliście gościa? Bang. Zostałeś sparowany. O, i dostałem Bane'a. Blinding Rage. To chyba mi zwiększa obrażenia, jak mi się dobrze wydaje. Bo ja chyba zabiłem komara. Wydaje mi się, że komar chyba podleciał i dostał w dziób. To dlatego... Coś za dużo depsów zadaje z tego, co widzę. O, withdraw. Zaraz zobaczymy, co to jest. Daj mi skórę, stary. Co mi tu wpadło? Aha. Okej, okay, dobra, już wiem, o co chodzi. To ja dostaję więcej obrażeń. Zajebiście. Chodź tu, komar. Komar śmierci, do mnie. Do mnie mówię. Ramco, o. Jeszcze zostaliśmy Pestilence. O, proszę, dobra. Miotki. O Jezu, co to się stanęło? Aha, dobra, już wiem, o co chodzi. Miotki dwa razy dłużej cooldown trwa. Żarcie i inne miotki. Last half as long. Aha, dobra, spoko. 70% na to, że otrzymamy 14% naszego HP. O Boże, jako... kurczę, ta, jako trucizna. Świetnie, super, zawsze chciałem takie coś. No, mówię, bogowie chaosu nie są zbyt przychylni, z tego co widzę. Mają mnie gdzieś. Czekajcie, przejdziemy się tu jeszcze trochę, chociaż... A, czekajcie, tu są trupiaki. O, super. O, burza przynajmniej ustała, bo już mnie zaczyna irytować.
Chodź panu trupu. O i... Kurde gościu, ale to masz szota. Na 20 przestarczy? Jakoś sobie nie przypominam, żeby... kurczę, wasi kuzyni z Ashlandu byli takimi koksami. Ale przy głupiej jesteście tak samo. O, fajnie. Kiedy się ten pestilen skończy? Za minutę 40, no dobra. Czekajcie, tam jest loksiak. Gdzie jest ten golem? Czy golem poszedł spać, czy co robi w ogóle golem? Przepraszam bardzo. Ja się tu zapytuję. Golem sobie... Golem brzmi nie głupa, tu widzę. A, jeszcze mu się hapsy zaczęły... hapeki mu zaczęły wracać. O, polują na mnie. Nie wiem, co jest grane, ale to już będzie chyba czwarty raz. Jak polują na mnie, co nie? Z tymi wilkami. Bo już ostatnim razem, nawet jak tu wylądowałem, to... to też się te wilki pojawiły. O, nawet spoko, bo widzę, że im... Ej, właśnie, czekajcie. Ja mam, kurde, chytry plan, bo wilki wilkami... Bing! Kurde, ole, was się tu wzięło, no. Bo ja bym was tak najchętniej wszystkich pozbierał. Co mi się tam tak dymi? Co to tu było? Monety... Aha, czekajcie, wychodzi na to, że tutaj dostały fulingi po dziobie. No tak, bo tu monety są, czy czarny metal dostał? Nie. Lok. Wow, ale mnie strzelił w dupsko. Widzę, że loksy dostały oklep chyba od tych... Matko, ale was tu jest, chłopaki. Aha, koniec łowu. Dobra, wilkom się znudziło. Chodźcie, frozen korpsy. Wiecie co, ja mam bardzo fajną opcję dla was. Come on, come on. Gostki. O, ja mam teraz Bloodlusta. No to już musi być. To już muszą być obrażenia zwiększone. Kurde, ja się nie mogę odwracać do nich plecami. Chodźcie, chodźcie, cwaniaczki. Bang, stary, grubo. Dobra, tam jest wioska. O, Marty, to mi wiesz, możesz. A, jeszcze oni go zestrzelili, tak? Świetnie. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Ja was zaprowadzę do fullingów. Tam będzie fajna zadyma, bo tam jeszcze jest dużo fullingów. Was też jest kilku. Dobra, o, ja sobie przynajmniej trochę bloku wbiję. Bang, stary. Ja muszę wyciągnąć tu więcej fullingów i będzie fajna impreza. Dzień dobry bardzo, halo, halo, wstawać. Wstawać, nie spać, nie opieprzać się. Zapraszam tutaj do tanga. O, tu jest jakiś... Kurde, jaki on jest fajny ten fulling. Jakiego nie widziałem. Chodź panie berserku. Bo tu są zawody. Zawody w łucznictwie w wykonaniu Frozen Corpsów. Patrz jakie starcie, nie? Damn, to będzie dobre. I oni się tam będą teraz fajtowali, nie? A, dobre, dobre, to mi się podoba. Tak jest, jazda świnie. Kurde, naklepali mi wszyscy biegną za mną, cholera. Dobra, chodź stary, dostaniesz w dziób ode mnie. Umrzyj, Franco. O, ciebie zwiniemy, Bożku, bo cię potrzebuję. Ciekawe się, bo tu żebym chyba nazbierał trochę za dużo na plecki. Z tego co widzę, myślałem, że te Frozen Corpsy zrobią tu jakąś zadymę, ale widzę, że jednak nie dały rady. Dobra, udało się to sparować. No, tu muszę uważać, bo ja się mogę, kurde, wiecie, znowu się zagalopuję. Ale patrzcie, jak te fullingi wyglądają. O, widzicie tego zawodnika? Jest kilku gości, którzy wyglądają totalnie inaczej. O, ten tutaj, po lewej teraz, co gania. To są tekstury, o, i tak samo ten facet. On wygląda inaczej. Wydaje mi się, że to są tekstury ulepszone z... Boże, z Monster Labsa. Jak instalujecie Monsternomicona, nie? To instalujecie też modyfikację taką jak Monster Labs. I tam w ogóle są... Kwestia ulepszenia mobków, ich wyglądu. Jest ulepszenie fullingów. Patrzcie jak ten facet kurde fajnie wygląda. Bardzo mi się to podoba. Muszę uważać, bo jestem otoczony. Przez wraże elementy. Ojej, czekajcie, bo trochę za dużo dostaję po plecach. Bęk, ten mnie tam jeszcze ciśnie, zawodnik.
Kurde, ja już dostałem chyba wszystkie możliwe buny, bejny, jakie w ogóle były. A ty jeszcze tarczę cwaniaku miałeś. Ja się zastanawiałem, czemu wy jesteście tacy hardzi wszyscy. Thanks, stary. Ja się wycofam, co? Ja co zrobię sobie takie małe podejście? Tam jest czarownik, chodź tu, ty. Zginilcu. Stary, ja się zastanawiam, dlaczego oni są tacy nieśmiertelni, a ty im ciągle dajesz te bańki. Coś mi wpadło, mieczory mi wpadły, świetnie. Bang, stary, nie będzie tak łatwo. Dobra, ciebie mamy poskładanego. Ciebie też. Oj, widzicie? Przyjrzyjcie się teraz temu Fulingowi. On wygląda inaczej, totalnie. W ogóle ten ma uszy do góry. Ma jakby taką o wiele prostszą teksturę. O, ten w ogóle ma taki bebek duży, jakby bambuch miał większy. Kurde, wiecie co? Bo byłem pewien, że te tekstury nie działają, że one w ogóle nie wchodzą. Że się nie ładują, ale wychodzi na to, że się ładują. Kurczę, no. Nie wiem, jeszcze trochę nawet żelastwa nazbierałem. Super. Mamy jeden totemik i mamy jedną oczyszczoną wioskę. To bardzo miło się składa. Zresztą pieniądzory i tak mi się przydadzą. Jakbym kiedyś w końcu chciał zrobić swoją skrzynkę ze skarbami, to na pewno się to przyda. Dobra, przeszukajmy jeszcze im wioskę. Co tu jest? Czarny metal. No tak, bo ja tu jeszcze komuś naklepałem, ale są skrzyneczki. To biorę, to biorę. O, kamień wam mogę w nagrodę zostawić, bo go nie potrzebuję. Ile my mamy? 221. Dobra, spoko, damy radę. To sobie też zabierzemy, bo ja jestem łasy na skarby wszelakie. Czy mamy tu jeszcze jakąś skrzynkę? O, tu jest jedna. A, właśnie, w sumie te... Kurczę, ja wiem, czego zapomniałem. Bo ja się zbroiłem, a zapomniałem o łuku. Zapomniałem całkowicie o łuku. O łuku, kurczę, tym ogniostali, ale ja bym mógł zrobić czarno-metalowy łuk zamiast kół Draugra. I to by nie była głupia opcja. Bo teraz się zastanawiam, jak było z Jaglutem i jego odpornością, kurczę, na ogień. Jak to w ogóle wyglądało? Czekajcie, bo ja miałem popatrzeć, jakie tu jeszcze buny dostałem. Adrenalina. Prędkość biegania 15%, ataku 5% zwiększona. Hidden knowledge, skill gain i... O proszę! Fajne jest! Ukryta wiedza, 50% mamy szybsze zdobywanie skilli. Kurde, fajne. Coraz bardziej mi się to zaczyna podobać, bycie tym wybrańcem chaosu. No jeśli nie za bardzo nie zestakują się oczywiście wszelkie bejny, a nie buny, bo widzę, buny też bardzo fajne są. Czekajcie, tam jest komar. Chyba druga wioska jeszcze gdzieś. Ją też będzie trzeba oczyścić, albo przynajmniej buchnąć im na pewno. O właśnie. Jak już tak bawię się w nasyłanie jednych na drugich. Chodźcie, loksiaki. Dzień dobry. Halo. Halo, kierownicy. Chodźcie. Ojej. Come on. Kulegi, chodźcie za mną. Chodźcie, zaraz im tu zrobimy wjazd. Chociaż też tak patrzę, kurde, wioskę mają w ciekawym miejscu. Na takim pograniczu, co nie? Dobry, szybki rozgląd, bo widzę, że tu jest tłusto. O, jest jeszcze jeden loksior, nawet biały. Cześć, biały loksu, też cię tu trochę rozjuszę. Co ty na to, stary? O, jeszcze pająki, patrzcie, kurde, mroczne elfy. Matko, ale tu będzie zadyma. Czekajcie, ja muszę stąd wyjść cało, to by było najlepiej. Jakbym to przeżył. Ale robię, ale ze mnie podjudzacz paskudny, w ogóle Judasz przeklęty wam powiem, wiecie? Jak teraz tak pomyślę. Z trzech biomów? Tak jest, z trzech biomów mobki podjuszyłem jednych na drugich. Ale widzę, że w tej wiosce, kurde, nie ma totemu. Bang, stary. Fajty niezłe. Tu jest berserk. O, no jednak fullingi, z tego co widzę, to wygrywają, tak? O, ty se skocz. I zadaj obrażenia fullingom i fullingi... O Jezu! Ale bym się wpierdzielił. No właśnie, fajnie by było, gdyby...
O, tam jesteś. Właśnie, ty chodź, chodź, chodź. Ice. Ice Baby, come on. Stary, ty tu niezłą zadymę zrobiłeś. Ty mi się zresztą bardzo... Kurde, ty tu wszystko chyba wytłukłeś, co tu było. Do wytłuczenia. Komar. Wypieprzaj. Tym. Goddammit. I znowu Valhalla, ludziska. Ale masakra. Znowu zwalchaliłem, tylko... Kurde, wiecie co wam powiem? Nie wiem, jakim cudem, nie? Aha, dem, to było dziwne? Wydawało mi się, że nie miałem aż tylu, tylu kurcze depsów naklepanych na plecy, żebym nie był w stanie przeżyć. Wydaje mi się, że tego miałem dość sporo. Chociaż, kurde, ja nie wiem, czy ja doczytałem dobrze, czy ja doczytałem dobrze temat tej zbroi. Czy jak ja będę miał za dużo tych bejnów, bunów i tak dalej, czy mnie przypadkiem szlak nie trafi? Nie wiem, kurde. Wow! No. Znowu bramy Walhali mi się ukazały i to mało tego na koniec odcinka. Ludzisko, co ja wam powiem? Znowu mnie czeka odzyskiwanie zwłok. Można powiedzieć, że zaczyna to wchodzić już w nauk. Moje padanie. Ale myślę, że. Kurde, myślę, że spoko. Mi się teraz to mi się podobało, no ale. Jakby nie było, sam na siebie ukręciłem ten bicz, robiąc takie zadymy, bo tak jak mówię, nie wiem właściwie z jakiego powodu umarłem, tak? Nie wiem, może faktycznie nie zauważyłem, jak mi życie zeszło już na dół, ale wydaje mi się, że go miałem dużo. No nie wiem, mniejsza z tym, mam znowu zwłoki do odzyskania. Ale cóż, no moi drodzy, pokazałem wam głęboką północ, co się tam w ogóle czai. Może następnym razem uda się też spotkać tam dwergerów, tak, jeśli dobrze pamiętam. Oni są akurat pomocnymi NPC-ami. No i myślę, że można by się tam wybrać faktycznie w nocy i z mroziarzem, żeby zobaczyć te duchy, które tam krążą po tej głębokiej północy. Cóż, zwłoki mam do odzyskania, także to wszystko w swoim czasie. No i do zdobycia mam jeszcze dwie statuetki od Fulingów, żeby odpalić Jagluta i w końcu mu naklepać, co nie? Także moi drodzy, jeśli film wam się podobał, no to wiecie co robić. Zostawcie łapkę, subka, no i przede wszystkim wasze komentarze. A jeśli byście chcieli ze mną pogadać, czy też pograć, a może po prostu o coś zapytać, wpadnijcie na mojego Discorda, do którego link macie pod tym filmem. Także trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej. Mam nadzieję, że nie w Walhali.